Ja, die Langzeitverletzten sind immer noch verletzt. Ci, którzy byli kontuzjowani przez długi czas, nadal pozostają beziehungsweise chorzy. Nicht in der Lage im Teamwettkampf einzugreifen. Albo jeszcze na razie nie są do dyspozycji na tyle, żeby mogli już grać. Was neu dazugekommen ist, dass unser Junge Benedicek nicht einsatzbereit sein wird. Z nowości wiemy w tej chwili, że nasz młody zawodnik Benedicek nie będzie mógł grać. Kowa durch die Gelbsperrung. Kowa, ponieważ dostał żółtą kartkę. Und bei Laszlo Dwali ist es auch noch fraglich. Er ist leicht angeschlagen von der Länderspielreise zurückgekehrt. Wir werden heute ihn testen und dann vielleicht heute sogar dann entscheiden, ob er dann einsatzbereit sein wird am Sonntag oder nicht. Natomiast jeśli chodzi o Laszlo Dwalego, to wrócił troszeczkę zmęczony i wyczerpany z tej przerwy reprezentacyjnej. Także dzisiaj go jeszcze przetestujemy. Być może, że dzisiaj podejmiemy decyzję, czy będzie mógł grać, czy też nie. Jeszcze takie pytanie, bo to jest oczywiście nagitacja, że dwójka naszych piłkarzy, Hubert i Adam, byli na kadrze Polski. Ale czy nie martwi pan trochę fakt, że oni, no może to nie była taka wycieczka, ale taki trochę pusty przebieg, no bo oni nie zagrali ani minuty. I czy w tym przypadku może lepiej było ich mieć tu na miejscu i żeby oni trenowali, bo to są jednak piłkarze bardzo ważni, jeżeli chodzi o tą wyjściową jednostkę. Nein, das sehe ich anders. Ich glaube, dass es für sie eine sehr große Erfahrung gewesen ist. Ja widzę to inaczej. Uważam, że to było dla nich bardzo ważne doświadczenie. Sie waren ja in diesen Tagen nicht untätig. I nie byli bezczynni w tym okresie. Haben ja auch Trainingseinheiten gehabt und ich denke aber, dass vor allem dieses Zusammenkommen mit den Topspielern aus Polen, dass das für die wirklich was gebracht hat. Sie konnten viel aus diesen Tagen mitnehmen. Też trenowali podczas tego okresu i myślę, że to spotkanie z najlepszymi piłkarzami w Polsce również bardzo dużo im dało. Und nach so einem Break ist immer für den Mannschaftstrainer immer das Wichtigste, dass die Spieler wohlauf und gesund zurückkehren. Und beide sind wohlauf und gesund. Natomiast dla trenera po takiej przerwie zawsze najważniejsze jest to, żeby zawodnicy wrócili zdrowi i w dobrej kondycji i tacy też wrócili. Kartek, wiem, że pan trener pewnie na wszystkie nie rzuci, ale czy to będzie bardziej skrzydłowy, czy może ktoś we środka pola? Ich kann sagen, wer spielen wird. Iker wird für Kowa spielen. Iker będzie grał za Kowę. Mogę powiedzieć, kto. A powiedz, z twojej perspektywy przydała się ta przerwa, żeby coś tam doszlifować, opracować? No tak, przydała się. Mieliśmy trochę czasu do odpoczywania, ale myślę, że każdy chce już grać. Szczególnie też Miedzią. Powiemy, jaki ten pierwszy mecz z Miedzią było i chcemy pokazać, że możemy, że te trzy punkty zostają tutaj u nas. No właśnie, graliśmy z Miedzią w pierwszej kolejce, to jest Beniaminek, straciliśmy bramkę wtedy w samej końcówce. Czy się czujesz taką dużą chęć wobec rewanżu, żeby gdzieś tam u nas pokazać im, że drugi raz już tak łatwo nie, powiedzmy, że tak łatwo nie będzie? Tak, tak. Tak jak pan powiedział, że chcemy zagrać z nimi na drugie spotkanie, rewanż i pokazać, że teraz jesteśmy na lepszym poziomie niż byliśmy. Pierwszy chyba w tym sezonie jesteśmy zdecydowanym faworytem tego spotkania. Czy uważa pan, że przez to będzie trochę trudniej? Nein, dieses Mal nehme ich diese Rolle gerne an. Ja tym razem chętnie podejmuję tę rolę. Wir haben uns in der Tat in den letzten Wochen stetig gesteigert und haben gute Spiele gezeigt und auch gute Ergebnisse erzielt. Faktycznie w ostatnich tygodniach stale graliśmy coraz lepiej, zbieraliśmy coraz lepsze wyniki, pokazywaliśmy ładną grę. Und wir haben auch wieder was gut zu machen, denn Eugen hat es ja schon erwähnt, das erste Spiel, die Saisoneröffnung oder das Saisoneröffnungsspiel gegen Mecce Legnica haben wir leider etwas unglücklich verloren.
No i mamy jeszcze rachunki do wyrównania, tak jak powiedział Dawid, pierwszy mecz w kolejce na otwarcie sezonu, no nieszczęśliwie trochę przegraliśmy. Und wir wollen unbedingt vor heimischem Publikum ein gutes Spiel zeigen, möglichst auch ein gutes Ergebnis erzielen. No i koniecznie przed publicznością tutaj u siebie, przed naszymi kibicami chcemy pokazać dobry mecz i osiągnąć dobry wynik. Dass das Spiel schwer sein wird, das wissen wir jetzt schon. To, że mecz będzie trudny, to wiemy już teraz. Schließlich waren wir letztes Jahr in ähnlicher Situation wie Match Legnica in der aktuellen Situation, was die Tabelle betrifft. Ostatecznie w zeszłym roku byliśmy w takiej sytuacji, w jakiej znajduje się w tej chwili Miedź Legnica, jeżeli chodzi o miejsce w tabeli. Es wird wiederum darum gehen, dass wir viel investieren, dass wir uns als Mannschaft, als Kollektiv in allen Bereichen, offensiv, defensiv, Standards gut präsentieren, von Anfang bis zum Ende. I na pewno od samego początku musimy dużo zainwestować w mecz, musimy być zgranym zespołem i we wszystkich obszarach, i w ofensywie, i w defensywie, i w stałych fragmentach gry musimy się pokazać jak najlepiej. Legnica jest ein gutes Team und verfolgt auch einen interessanten Spielansatz, ähnlich wie wir. Sie wollen Fußball spielen und ja, wir haben großen Respekt vor dieses Team. Legnica to dobra drużyna, grają ciekawą piłkę, chcą tak samo grać jak i my, także myślę, że to będzie dobry mecz, a jesteśmy pełni szacunku wobec przeciwnika. Teraz zmieniło się, jeżeli chodzi o zespół Miedzi w porównaniu do tego pierwszego zespołu, pierwszego meczu, który graliśmy na inauguracji, do teraz. Jak zmieniła się od tamtego czasu Miedź? Czy w ogóle się zmieniła? Sie haben schon ein paar Verletzungsprobleme. Es ist im Moment eine andere Mannschaft als die Mannschaft, die im Sommer gegen uns aufgetreten ist. Mieli też teraz trochę kontuzji, także jest to inny zespół niż ten, z którym się spotkaliśmy latem. Dennoch auch die aktuellen Spieler sind aus meiner Sicht gute Spieler. Mimo tego zawodnicy, którzy są w tej chwili tam, to dobrze zawodnicy. Und sie haben eine Spielidee und die versuchen sie durchzubringen im Spiel und das finde ich gut, sowas zahlt sich auf Dauer immer aus. I mają pomysły na grę, które starają się zrealizować. Uważam, że to bardzo dobrze, tego typu podejście zawsze się opłaca. Selbst das letzte Spiel gegen Arkadinia war ein sehr enges Spiel, also das Ergebnis spiegelt nicht die Leistung wider dieses Teams. Nawet ostatni pojedynek z Arką Gdynia też no, był taki intensywny i wynik nie odzwierciedla samej gry, samego meczu. Insofern werden wir uns wie bisher auch sehr intensiv auf diesen Gegner vorbereiten und ja, werden dann versuchen, das entsprechend dann am Sonntag umzusetzen, was wir vorhaben. Dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Dlatego bardzo intensywnie, jak zawsze, będziemy się przygotowywać do tego niedzielnego pojedynku. Mamy swój plan i zobaczymy, na ile uda nam się go zrealizować.